I w ten oto sposób pokonaliśmy czwarty warp room. Tak, mamy zaliczony cały czwarty warp room na 100%, więc... Jej! A w zasadzie tutaj nie powinienem tego powiedzieć, tylko powinien być ten słynny sound effect, który nawet użyłem w Crashu Bashu, kiedy zrobiłem 200%, a więc... Dokładnie tak, o to mi chodziło. Dobra, więc pierwsze cztery, no powiedzmy sobie, że takie pierwsze cztery warp roomy mamy zaliczone, więc teraz czas na finałowy warp room. No bo poza tym ekstra warp roomie, który jest na samej górze, no to tutaj powiedzmy, że to jest taki final warp room. I mamy tutaj ostatnie 5 poziomów, ponieważ mamy tutaj ostatnie 5 kryształów. A więc w tym wypadku mogę w sumie zrobić tak, że przejdę poziomy chyba... Te takie chyba najgorsze na samym początku. Co wy na to? Myślę, że zgodzicie się ze mną. Więc Crate Balls of Fire. Tutaj będzie japońska nazwa, a my wchodzimy sobie tutaj. Well, here we are again. I wouldn't necessarily call this irony, but don't you find it a little odd that we keep meeting under these same world domination circumstances? Why not just give up? And let me win for once! Don't worry, Dr. Cortex. Now that my elemental powers have reached maximum capacity, this little geek is gonna wish he was never created. A dlaczego jest to jeden z gorszych poziomów? Zanim ktokolwiek powie, że coś nas tutaj będzie ścigało, tak, będzie nas ścigało, ale potem. Dlaczego jest jeden z gorszych poziomów? Dlatego, że te siatki. Aż musiałem to powtórzyć, w sensie słowo te. Naprawdę, to jest takie straszne. Ja już nie widzę czasówki w tym poziomie, moi drodzy. Ja widzę tutaj festiwal faili, rage'u i tak dalej, jak ja będę robił relikty. Serio. Te poziomy się nie nadają. Tym bardziej, że to widać gołym okiem, że ten poziom zupełnie miał inaczej wyglądać. I wydaje mi się, że dodanie tutaj kratek to była jakaś wymówka, że o, bo wiecie, mieliśmy coś innego w planach, ale dodaliśmy siatki dlatego, żeby nie było pustki w tym poziomie. Serio, ja dosłownie zaczynam mieć już rage'a, mimo że nie robię reliktu teraz. Nie robię w tym momencie żadnego time triala ani nic, a ja zaczynam już mieć rage'a. Bo wiem, że ten poziom to będzie festiwal żenady, złości i po prostu nieporozumienia w tym wypadku. Ale dobra, ten poziom również ma ciekawostki. Nazwa tego poziomu jest dosyć ciekawa, ponieważ powtórzę raz jeszcze nazwę poziomu Crate Balls of Fire. Kiedy rozłożymy tę nazwę na czynniki pierwsze, czyli wiecie, tam po kolei, czyli Crate to jest skrzynia, Balls to jest taka, wiecie, kula, w tym wypadku nie piłka, tylko kula, a Fire, no to wiecie, co to oznacza, czyli ogień. Czyli jakby dać to w takie dosłowne tłumaczenie, to będzie wielkie kule ognia, albo nie wiem, chyba tak to można w sumie przetłumaczyć. I co jest ciekawe, pierwotnie poziom miał się nazywać troszeczkę inaczej, taki trochę abstrakcyjny sposób, ponieważ nie miał się on nazywać Crate Balls of Fire, tylko miał się nazywać O mój Boże, i to dosłownie. Tym bardziej, że Crate Balls of Fire jest niby w języku angielskim też... W sensie, to O mój Boże jest zamiennikiem do jakby tego Crate Balls of Fire. Ogólnie nazwa też może odnosić się do żywiołaków, wiecie, ziemia, wiatr i ogień, ponieważ tutaj można by powiedzieć, że wszystkie takie elementy się pojawią z tych oto ziemia, wiatr i ogień. I tak, zginąłem już dużo razy w jednej sekcji. Kurde, Crash, czemu ty się nie chcesz złapać? Patrzcie, no co on robi? Skoczę i on się nagle puszcza. Ja pierdzielę. Ile żyć straciłem w jednym miejscu. W jednym miejscu tyle żyć straciłem. Czy to jest przegięcie pały, moi drodzy? Ale okej, tam w
ekstra warpie mogę sobie tam nadrobić te 99, ale kurde, czy to nie jest przegięcie pały? To tylko pokazuje, jak bardzo ta gra jest zraszowana. Serio. W ogóle też nazwa poziomu jest nawiązaniem do piosenki Great Balls of Fire z 1957 roku autorstwa Jerry'ego Lee Lewisa. Lewisa chyba, tak to się powinno czytać. I oczywiście ta głupkowata ciekawostka, że niby Pyro został pokonany, to wciąż on powoduje ogień. Chociaż tu muszę dać takie, powiedzmy, soczyste plus jeden dla tej ciekawostki, dlatego że sekcja, której będziemy uciekać, to można by troszeczkę przyrównać do tego, że pomimo, że Pyro został pokonany, to jednak wciąż może powodować takie, powiedzmy, warunki swoje, czyli wiecie, ten ogień cały nieszczęsny. Mam nadzieję, że tutaj se życia nadrobię w tym poziomie. Może nie, żeby było to 99, ale że jeszcze w tym warp roomie uda mi się ogarnąć tą liczbę. Bo serio, tak naprawdę straciłem te życia przez głupotę. Przez głupotę gry, no tak jak mam jeszcze to podkreślić. No bo serio, ja inaczej tego nie nazwę niż głupotą gry, bo no... No nie ukrywajmy tego, ale wiecie, o co chodzi. Ja i w ogóle mamy Łumpazukę, zapomniałem o tym wspomnieć. Ale szczerze, Łumpazuka to dla mnie to wcale nie jest żaden element taki wow, mamy coś oryginalnego, no bo sorry bardzo, ale Łumpazuka już była w Crashu Trójce. A gdzieś ponoć była nawet informacja, że twórcy próbowali Łumpazukę przedstawić jako oryginalną moc dla Crasha w The Wrath of Cortex, co dla mnie jest trochę takim haha, no chyba kurde nie. No chyba ktoś tutaj już się zgubił w swoich kłamstwach. Dawno, dawno, dawno temu w trawie. I teraz czas zasiąść do tego właśnie oto robocika albo działka. I zaraz będziemy mieli sekcję, która właśnie jest jakby powodem, dlaczego ten poziom się nazywa tak, a nie inaczej. Tak, ściga nas teraz ogień, więc niech ta ciekawostka ma swoje 5 minut i powiedzmy, że Pyro powoduje właśnie takie anomalia w tym poziomie. Mimo że dla mnie to jest trochę śmieszne, no ale dobra, powiedzmy, niech będzie, niech ta ciekawostka dostanie te swoje plus 1, albo plus 10, albo plus nie wiem ile. Powiedzmy sobie szczerze, niech dostanie ta ciekawostka. I moich wspomnień chyba nie muszę mówić z tym poziomem, po prostu nienawidziłem tego poziomu i zawsze przed pójściem do tego poziomu modliłem się, żebym miał wszystkie skrzynki. Teraz też się modlę, bym miał wszystkie skrzynki. W przeciwnym wypadku będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. Tak bardzo, że mówię, kontroler będzie pewnie tam na dole leżał sobie, bo ja mieszkam w bloku, zrzucę go prawdopodobnie z piętra, no i skończy się, kurde, fisiowanie i kurde cwaniakowanie, jeżeli chodzi o tę gierkę. Raz miałem taką przypadłość, że nie udało mi się doskoczyć, w sensie nie udało mi się uciec przed tą lawiną i drzwi mi się zamknęły przed nosem. Nie wiem jakim cudem, ale tak się stało. I teraz oczywiście musimy być bardzo cierpliwi, ponieważ jeden fałszywy ruch i spadasz w dół. Chyba nie muszę tutaj nic dodawać. Mamy kryształ, super, świetnie, zarąbiście. Dobra, mamy to. Dobra, gdzie jest skrzynka z nitrosami? What? What? Dobra, to była głupota. Głupota.exe przestała działać. W ogóle jedna rzecz mnie na Crashowej Wiki rozwaliła, kiedy w artykule odnośnie tych poziomów podwodnych było. To jedna rzecz przykuła bardzo moją uwagę, mianowicie jedna ciekawostka. Wiecie, co to była za ciekawostka? Nie wiem, czy wiecie, ale w Crashu The Wrath of Cortex w poziomach podwodnych nie ma bonusu, gdzie w normalnych poziomach jest bonus, że możecie tam zdobyć skrzynki i tak dalej. No co ty, kurde, nie powiesz, Wikipedio? No, w Crashu Trójce też nie było, kurde, bonusów w poziomach podwodnych, więc
Nie rozumiem, skąd takie zdziwienie. Nie rozumiem tego. Wiecie co? Powiem wam szczerze, że zrobiłbym jeszcze sobie ten Cortex Vortex, bo to też jest... Znaczy, lubię ten poziom, ale sekcja, która się pojawia w tym poziomie, po prostu doprowadza mnie do szewskiej pasji, więc chyba zajmiemy się za Cortex Vortex. Oh man, dobra, zacznijmy sobie ten poziom. Dlaczego jest to taki bardzo średni poziom? Chociażby z powodu tych oto takich bramek z prądem oraz tego, że sekcja z siatką. Tak, ona też się i tutaj pojawia. Oczywiście również pojawia się w dwóch czy ten? Jeszcze chyba w dwóch poziomach w tym warplumie. Tak więc sekcja z siatką nas tak szybko nie opuści niestety. I mówię to naprawdę, tak szczerze niestety nie opuści, ponieważ będzie nam jeszcze towarzyszyła. Ja pierdziule, naprawdę, to jest takie przegięcie pały, ja tego nie rozumiem, jak można spieprzyć sekcję z siatką. Tym bardziej, że, no nie ukrywajmy, ale siatka to też jest trochę taki element rozpoznawczy w serii Crasha. A został on tak, Nie chcę przeklinać, ale w tym wypadku chyba nawet ocenzuruję to słowo. Zostało to tak chujowo przedstawione. Naprawdę, element rozpoznawczy został tak chujowo przedstawiony, że szkoda gadać, moi drodzy. To jest takie przygięcie pału, ja tego nie rozumiem. Dlaczego w tym wypadku pośpiech był tutaj jakimś, nie wiem... Dlaczego w ogóle jest to brane pod uwagę? Jak dla mnie ta gra... Osobiście i oficjalnie, to jest moje zdanie, możecie się z tym zgodzić lub nie. Dla mnie ta gra nie powinna mieć czegoś takiego. No sorry bardzo, ale nie po to są robione beta testy, żeby potem takie glitche bądź też właśnie takie nieporozumienie wychodziło na światło dzienne. Nie uważacie, że to jest trochę takie przegięcie pały? Tak, wiem, że oceniam grę z 2001 roku, będąc już youtuberem, który robi content let's play w 2K19, chociaż no ja wcześniej jeszcze robiłem let's play, no ale biorąc pod uwagę, że nagrywam to w 2019, no to mówimy tutaj o 2019, więc tak, wiem, że oceniam grę, która wyszła w 2001 i powinienem dać jej więcej miłości, jak to niektórzy mogą ująć, ale no serio, dlaczego mam tutaj zachwalać rzeczy, które mi się nie podobają? Tylko dlatego, bo to Crash. Sorry bardzo. Jestem o tyle takim fanem, że ja potrafię tej serii również wady wytknąć. I tak! Ja nie będę takim ślepym fanem, który będzie zachwalał wszystko, bo Crash. No sorry bardzo, Crash potrafi mieć też zwalone rzeczy. I to jest właśnie między innymi powód, dla którego uważam, że ta gra jest po prostu średnia. Ta gra bardzo dużo rzeczy spieprzyła i dlatego uważam, że jest trochę to obraza dla fanów, ponieważ często elementy rozpoznawcze, jak chociażby mówię, te siatki czy nie wiem co tu jeszcze jest takiego, nawet te poziomy podwodne nie były aż tak złe jak w tej grze. Serio, ta gra spowodowała, że tematyka podwodnych poziomów jest tak bardzo hejcona, bo no nie ukrywajmy. Nie ukrywajmy tego, że ludzie na pewno wcześniej już cisnęli po poziomach podwodnych w serii Crasha, ale mi się wydaje, że ta gra tylko tak jakby dodała oliwy do ognia, żeby jeszcze bardziej cisnąć po tych poziomach, ponieważ te poziomy są tak źle zrobione. I nie, to nie jest tak, że ja tej gry nienawidzę z całego serca, że z chęcią bym, kurde, nie wiem, oddał tę grę jakiemuś bezdomnemu albo w ogóle osobie, która, nie wiem, niech w ogóle wysra się na tą grę albo cokolwiek zrobi. Nie, po prostu wyrażam swoje zdanie. Co prawda robię to w taki inny sposób niż kulturalny, ale sorry bardzo, nie wszystko musi być w necie przedstawiane z kulturą. W tym wypadku ja mam prawo przedstawić to swoimi emocjami. Nie mam zamiaru robić dobrej miny do złej gry. Bo, no sorry bardzo, ale gdybym darzył te poziomy
tak samo nienawiścią, a przedstawiłbym to w poziom taki, że he, wiecie co, te poziomy są takie, a nie inne, że wiecie, bym powiedział to w taki family friendly sposób, że o, to takie są słodkie poziomy, ale nie lubię, wiecie, bardzo ich nie lubię, to nie przedstawiałbym tak naprawdę swoich emocji, a ja w tym wypadku jestem autentyczny, jestem prawdziwy i swoje emocje wolę pokazać w taki, a nie w inny sposób. Inni mogą to zachwalić, inni mogą to krytykować, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja przedstawiam to w taki, a nie w inny sposób i mam do tego prawo przedstawić to w sposób taki emocjonalny. Bo dla mnie są to emocje, bo jestem fanem Crasha i uważam, że ta gra z takimi właśnie sekcjami podwodnymi, z sekcjami właśnie z siatką, trochę pluje w stronę fanów. I to takim jadem pluje. Że to jest takie jawne, haha, dostaliście gównianą grę z Crashem, haha! Może nie krapa, ale trochę taką gównianą, no bo nie ukrywajmy, ale to jest między innymi też powód, dlaczego ja nigdy nie powiem, że Crash The Wrath of Cortex to jest Crash 4, bo jak już wspominałem wcześniej, nigdy nie było oficjalnego potwierdzenia, że The Wrath of Cortex to jest Crash 4, a to, że w Japonii tak sobie ktoś nazwał, że to jest Crash 4, no to, no sorry bardzo, ale ja nie biorę tego ani trochę, ani trochę pod uwagę. I się, kurde, za bardzo rozgadałem. Serio, aż mnie zaczęło gardło boleć. Crash, co ty robisz? Serio, to jest takie... Ludzie, mi ręce opadają. Mi po prostu ręce opadają, jak hitbox w tym poziomie po prostu działa. To jest tak żenujące. To jest taka żenada. Ale dobra, wezmę sobie w razie co tego aku drugiego. Mimo, że potem będziemy mieli bardzo fajną rzecz, która wystąpiła w tym poziomie. Ale dobra, powiem wam o dwóch ciekawostkach, które są dosyć interesujące, jeżeli chodzi o ten poziom. Jest to w ogóle pierwszy poziom takiego platformowego Crasha, bo mówimy teraz o Crashu chodzącym, a nie o Crashu pływającym, czy tam Crashu, nie wiem, spinającym się, czy Crashu latającym. Tylko chodzi mi tutaj teraz o Crasha chodzącego, którego widzicie teraz ogólnie na ekranie. To jest to pierwszy poziom, który nie ma rundy bonusowej. Poza tym, że mamy tutaj rundę z fioletowym klejnotem, to nie ma tutaj żadnej rundy bonusowej. Nic, zero, nul, nie ma. Praktycznie skrzynki zdobywamy tylko w tej sekcji i w normalnej. Ale to będzie dosyć proste, ten skok tutaj. Więc dlatego też i zniszczyłem te nitra, ponieważ żeby zaoszczędzić trochę czasu i zrobić mini speedrun. O, i mamy tutaj Wumpa w literkę N. Tak, to jest też jedna z takich ciekawostek. I w zasadzie to jest jeszcze jedna rzecz, o której muszę wam wspomnieć. Mianowicie to, że... Czekaj, czy ja powiedziałem, że to jest purpurowy? Nie, chodziło mi o zielony dżem. Jeżeli powiedziałem purpurowy, to bardzo przepraszam, czy tam fioletowy. Druga ciekawostka jest taka, że w tej gierce pozbyli się tęczowego bonusu. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to jak graliście w Crasha 2 i 3, to możecie pamiętać, że było coś takiego jak tęczowe bonusy, czyli robiliśmy tak jakby taką ścieżkę ze wszystkich kolorowych klejnotów z tej gierki. No i tego ogólnie nie ma. Nie wiem, czemu się tego pozbyli, ale okej. Mam nadzieję, że jest skrzynka z nitro na końcu poziomu. W sumie przeskoczymy sobie tego gościa. W dupie z nim. No to już w ogóle koniec poziomu jest. O, mamy wszystkie. Nice! Wychodzimy stąd. Dobra. Cortex Vortex mamy też zaliczony. A, i ostatnia ciekawostka. Właśnie, odnośnie nazwy. Cortex Vortex. Nie wiem, czy wiecie, ale... Cortex Vortex jest też odniesieniem się do tego mechanizmu. Tego całego czegoś, co spowodowało, że Crash i inne zwierzaki istnieją, ponieważ to... No, on potem jest oczywiście w serii przedstawiony jako ten. Jako... Evolvoray albo Psychotron.
sorry, Psychotron. Bo chyba to Cortex Vortex to albo była ta stacja kosmiczna Cortexa, tak jak tutaj miało miejsce, w sensie ten poziom, który miał miejsce, albo też wiem, że to było tłumaczone jako broń, która spowodowała, że Crash miał stać się generałem armii zwierzaków. I mamy teraz tutaj takie poziomy jak Medieval Madness, Gold Rush oraz Crash and Burn. Więc Medieval Madness, tutaj będzie japońska nazwa i wchodzimy sobie do tego poziomu. Bring it, you brain dead bandicoot. No, więc witam was w Medieval Madness, czyli w sumie moim nawet ulubionym poziomie. No taki nawet ten poziom jest, bo jest to poziom z Atlasferą, ale nie powiem, że nie. Soundtrack ma tutaj bardzo fajny, zresztą jak słyszeliście sobie na początku. Ale tak, ciekawostki są odnośnie tego poziomu. Pierwsza z nich jest taka, że w wersji na GameCube oraz na Xboxa nie ma tutaj tej muzyki, która teraz leci, tylko jest muzyka, nie wiedzieć czemu, z poziomu The Gauntlet. I przyznam szczerze, że ona kompletnie nie pasuje do klimatu tego poziomu, ponieważ ta, co aktualnie leci, bardziej już pasuje do klimatu, ponieważ ten poziom jest takim zamczyskiem, które po części ma u nas spowodować taki strach, bo wiecie, jesteśmy coraz bliżej Cortexa, który, nie ukrywajmy, chce nas bardzo unicestwić i swoją drogą w ogóle tutaj checkpointa nie ma, więc pozdro 600, ponieważ te 49 skrzynek trzeba teraz na nowo zbierać. Nice! Bardzo dobrze! Bardzo fajnie, bardzo świetnie. Nie lubię tego reliktu... Nie lubię tego poziomu robić na relikty. To jest szczerze najgorsze, co można kiedykolwiek zrobić. Serio, ten poziom robić na reliktę platynową to jest jakiś... jest jakieś nieporozumienie. Więc dlatego ja chyba w odcinku z reliktami nie będę się jakoś zbytnio starał, żeby robić same platynowe, ponieważ, bądźmy sobie szczerzy, ja to powiem tu i teraz. Nie lubię robić reliktów w tej gierce. I tym bardziej platynowych nie lubię, więc... nawet nie będę się tak bardzo starał. Po prostu byleby mieć te 106% i zakończyć tę grę. I przez długi czas znowu do niej nie wracać. Checkpoint! Tak, i tutaj będą występowały miniony Cortexa, czyli Tiny, Dingodile, Entropy, no. Może nie takie miniony, ale po prostu byli sługusy Cortexa, ponieważ tam od Twinsanity to w sumie można by nazwać ich byłymi, dlatego że potem nie współpracują już z Cortexem, a taki Entropy, no po części, znaczy może nie Entropy, ale Engine po części też przeciwko Cortexowi był w Twinsanity. I Entropy, nie, a Entropy też, bo w sumie się pojawił tam pod koniec. I uwaga na te cosie, ponieważ one mogą się zepchnąć na sam dół. Zresztą, jak mogłoby to zostać zaprezentowane. Kolejny checkpoint. Jest też jedna ciekawostka jeszcze odnośnie tego poziomu, mianowicie wersja Xbox i GameCube posiadają kilka zmian. Bowiem dwie duże platformy tuż po drewnianych rampach zostały zredukowane do jednej, a winda kołysząca się na platformach porusza się znacznie wolniej. I to są wszystkie ciekawostki odnośnie Medieval Madness! Jezus Maria, naprawdę! Ale dobrze, przynajmniej tutaj mamy checkpoint, więc nie jest aż tak źle, ale to była głupota i to serio. Chyba osoba, która ma więcej niż 20 IQ, wie o co chodzi. No i właśnie to chodzi o te oto kołyszące się platformy, że one się znacznie wolniej poruszają. I teraz sprawdźmy, czy tutaj z żadnej skrzynki nie ominąłem. Nie, nie ominąłem. Wiecie, niestety trzeba mieć pewność, ponieważ tutaj łatwo jest skrzynki ominąć. Zresztą w ogóle końcówka poziomu jest taka trolująca, że to jest szok, nie? Szok i niedowierzanie wręcz.
zaryzykuję się tak o to powiedzieć, no. O. Dobrze. 98. Widzicie? Mówiłem, że jesteśmy w stanie to nadrobić. Teraz nie będę checkpointa dotykał z jednego względu. Tutaj mamy sekcję, gdzie są skrzynki. No i też przy okazji nitro. Ja pierdzielę. Zanim ktokolwiek mnie w ogóle przyrówna do pewnego słynnego influencera DSP, to pragnę tutaj powiedzieć dwa zdania. Ja nie jestem w żadnym wypadku podany do DSP. Bo to, że rage'uję, no sorry bardzo, ale od kiedy rage'owanie jest tylko przypisane do tego oto jego mościa. Rage'ować każdy może. A ja przyznam, że nie lubię właśnie takich oto sekcji. I za dzieciaka sprawiała mi ta sekcja sprawiała mi taki wielki problem, że... to jest poezja. Nie no, tajnie go teraz nie ominę, ja pierdziule, muszę go teraz tutaj chyba ustawić aż. Żeby go ominąć! Dobrze! Jest checkpoint. Dobrze! Teraz już nie muszę tego robić. Wiem, że na Let's Playu oryginalnym spieprzyłem to, no ale tutaj przynajmniej się nauczyłem na błędach. No i tutaj widzieliście Dingo Dyla oraz Entropiego. I czas na najbardziej strollowaną sekcję ever. Ponieważ tutaj musimy wybrać odpowiednią drogę. Inaczej po prostu Dingo Dyle spowoduje, że sobie umrzemy. Tak o od buta, gościu. Albo spadniecie sobie w dół i woda was zniszczy. W ogóle zastanawia mnie trochę logika w tej gierce, no bo mamy tutaj wodę, która jest w stanie zniszczyć atmosferę. Why? Dlaczego? Skoro Crash jest w atmosferze, to według tego powinien być bezpieczny, a nie zostaje zniszczony na czynniki pierwsze dlatego, bo atmosfera się utopiła. Nie kumam trochę tej logiki. Kurde. Dobra, polećmy se tędy. Może tu będzie kryształ. Halo. Jest kryształ. Jest! Dobrą drogę wybrałem! Nice! Uciekłem od tych, kurde, gałgadów jednych. To jest chyba skrzynka niszcząca nitro, co nie? Nie, ona chyba tam była u góry, no. Ponieważ tutaj u góry są... Tak! Tutaj u góry są też skrzynki, widzicie. Co?! Jak to pominąłem? Ej! Jak ja pominąłem 5 skrzynek? Co?